Marek Kuchciński, marszałek Sejmu i Jarosław Zieliński, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, zakończyli dziś kampanię wyborczą Prawa i Sprawiedliwości przed zbliżającymi się wyborami uzupełniającymi do Senatu. W ostatnim spotkaniu z mieszkańcami Suwałk zabrakło jednak Anny Marii Anders, kandydatki z ramienia PiSu na senatora. Nie obyło się natomiast bez analizy sytuacji społeczno-politycznej w Polsce oraz odniesień do awantury, która towarzyszyła otwarciu wystawy poświęconej armii generała Władysława Andersa w Archiwum Państwowym w Suwałkach. Przypomnijmy, że podczas przemówienia Anny Marii Anders głos podnieśli przybyli na otwarcie przedstawiciele Komitetu Obrony Demokracji. Zarzucili organizatorom, że za publiczne pieniądze prowadzą kampanię wyborczą. Jarosław Zieliński nazwał zakłócających spokój zwyrodnialcami. Oni potrafią nawet największą świętość zszargać, mówił. Że my w niedzielę też dokonamy wyboru. Czy chcemy Polski odpowiedzialnej, czy chcemy Polski awanturniczej i wpływu takich zwyrodnialców, bo nazwa to po imieniu i mocno, takich zwyrodnialców, którzy potrafią nawet najświętsze świętości zszargać. Bo ta wystawa była poświęcona armii generała Andersa. Marszałek Kuchciński mówił natomiast o potrzebie kontynuacji dobrych zmian w Polsce. Szliśmy do wyborów jako Prawo i Sprawiedliwość, wielki obóz patriotyczny, obóz demokratyczny, obóz zmiany, naprawy Polski z hasłem takim na co dzień mówionym przywrócić państwo, przywrócić Polskę narodowi.